Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sokół i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na trybie pod nazwą Canon Simulator. Dopiero tą gierkę zauważyłem i gra 750 osób tutaj na tej gierce. Jeśli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, zapraszam na grupę na Robloxie i na Discordzie. Linki macie podane w opisie. Kanonek sobie nawala w ten murek i powiem wam tak, że fajnie to jest zrobione. Idealnie. My się poruszamy, tu ten kanon się też porusza. I się zastanawiam, czy czasem tutaj do grupy nie dojść, bo jak jest darmowa skrzynka, no to czemu by nie? Idziemy w sumie sobie opatrzeć, ile kosztuje jajko. Ale nie można tak zostawić przy tym, żeby to uderzało. Nie da się. No, Lipton. Idę zobaczyć, ile nowe jaj. No, ile jajko kosztuje. To jest za Robuxy. Tu jest zwykłe, za 250. O mój Boże. Dobra, to nazbieram sobie na to jajko. Tak, w ogóle zauważyłem, że tutaj nie trzeba klikać na te murki, żeby to strzelało. Tylko ino sobie podchodzi, że to strzela. Zauważyłem tutaj, że można zrobić rebirthy. Tylko zapomniałem, gdzie one są. One są chyba na spawnie. Mam uzbierane 259 w końcu. Idziemy sobie kupić pierwsze jajko. Tylko. Aha. Myślałem, że teleport będzie tu za darmo, ale oczywiście nie jest, tylko za Robuxy. I otwieramy pierwsze jajko. Uwaga! I co nam wypadnie? Wypadł nam. Nie wiem, czy to jest komo. Zaraz sobie zobaczymy. Wypadł nam. Nie wiem, to chyba za 2% wypadł nam. Czekajcie, widzicie. Tutaj są pety. I pet jest common. Aha, ale to jest dino do damage'a. To troszkę słabo, tak powiedziałbym. I teraz to idzie naprawdę szybko. Ile teraz będziemy zdejmować temu? Po 15! Okej, dobra. Sobie niszczyć te cegły, co mają po 10 i po 250. Bo najbardziej. Aha. Typ, co goni tutaj. Najbardziej nam się opłaca niszczyć pierwsze za 250 mocy, co mają. Siłę raczej. No, typie, przestań mi kurna tu niszczyć. Jaki. Typ przyleci tutaj i rozwala mi cegły. No, nieźle. Ej, słuchajcie, idziemy zaś kolejne jajko otwierać i później zainwestujemy najlepsze działko. Tam lepsze działko chyba bodajże kosztuje. Dobra, otwieramy. Kosztuje 80 końców. Także. No, mało. I w dzisiejszym odcinku chciałem właśnie przedostać się do chociaż jednej krainy. Rebirthy się robi od 5000 końców, to nieźle. Moment, chyba uzbieramy to. Przejadę sobie ino tutaj. Moment. O, już w sumie mamy na jedno działko teraz. To nie wiem, do czego to jest, ale okej. Idziemy szybko sobie kupić działko i uwaga, działko kosztuje. A kolejne za 150, a to możemy za 150 sobie kupić. No i teraz jest takie niebieskie to działko, taki inny wygląd ma. I w sumie idziemy sobie zobaczyć, ile ta kolejna kraina kosztuje. Uwaga, kolejna kraina. 1200 końców, to jest nieźle. Idziemy sobie otworzyć jeszcze jedno jajko i zobaczymy, jaki nam pet. Uwaga, pierwsze jajko i wypadł nam misiek chyba ten, co mam teraz. I kolejne jajko, uwaga, uwaga, że wypadł nam ten ostatni za 2% i wypadł nam. Czyli nie musimy Kolejne na razie działko otwierać jajko. kosztuje, jak sprawdzam, 450 końców. I nie wiem, czy się nie opłaca pozbierać na kolejną krainę, ale chyba kupię kolejną. I słuchajcie, idziemy odblokować pierwszą krainę. Aha, to trzeba za gemy, co? Ja myślałem, że to za końce, ale lipno. No niestety, będę musiał tutaj nie
To przypad. Idziemy kupić nowego kanona, żeby szybciej rozwalać te monetki. I mam 2500. Za 2500 mogę kupić kanona, który zadaje 12 damage'a. Nieźle. I... O kurde, ale teraz ładnie to wygląda. Nieźle. I sprawdzamy, jak niszczymy. No, te podstawowe za 250... 25, co mają HP, to szybko. Po 40 damage'a. No, nieźle. I mamy... No teraz już to poleci szybko. Ej, wiecie co, tak sobie myślałem, chyba dołączę do tej grupy, bo tu pisze, że dostanę darmowego peta i będę miał skrzynkę z grupy, także i słuchajcie, dołączyłem do tej grupy i zobaczę, ile dostanę kasy. Aha, ja tutaj dostaję gemy. No to nieźle. I chyba się dostaniemy na pierwszą krainę, o dziwo. I jakiego myśmy tu dostali peta? Dostaliśmy peta, który zadaje 4 damage'a plus i mnożnik do końców. I tak, słuchajcie, ja sobie założę tego peta, bo... No, powiem tak, że końce serio przydadzą się, a jak nie będę miał mnożnika do końców, to będzie lipa straszna. Jak ten pet wygląda? No to jest takie jakby, nie wiem, piorunek? I słuchaj, idziemy na kolejną krainę. I zobaczymy, ile tutaj pety kosztują. Uwaga, kupujemy. Idziemy zobaczyć, ile tutaj te pety kosztują. Uwaga, tutaj jajko... Aha, tutaj jest jajko za gemy. No to muszę niestety pozbierać trochę tych gemów. Muszę zacząć sobie rozwalać te mniejsze. W sumie te mają mało HP, to te będę rozwalał. I jak pozbieram na to jajko, to sobie otworzymy. Okej, okay, lecimy sobie otworzyć pierwsze jajko i uwaga. I dostaliśmy jakiegoś peta. Jakiej to jest rzadkości? Aha, dostaliśmy najgorszego peta. No to trochę lipa, ale on ma mnożnik... Aha, on ma mnożnik do tych... Do damage'a i mi się to nie podoba, bo powinniśmy dostać jakieś pety do końców. Ale dobra, dziękuję wam za uczestnictwo na odcinku. Myślę, że wam odcinek się spodobał. Łapkujcie, subskrybujcie i trzymajcie się do następnego. I cześć.